jeździ po mieście, spaceruje po mieście albo po naszych wioskach i ogląda, gdzie trzeba właśnie zrobić remont, bo na przykład jest dziura na drodze, albo jest jakiś stary dom, który trzeba wyremontować. Zebrać. A czyje trzeba zebrać głosy? Ludzi. Ludzi, tak? Czyli tak jak na przykład w przedszkolu, ktoś chciałby być szefem grupy jeżyków albo skrzatów, no i musiałby się zaprezentować i powiedzieć na przykład, że obiecuje albo planuje, że będziemy się bawili 3 razy dziennie. Tak samo jest z burmistrzem. Burmistrz musi przez jakiś czas opowiedzieć swoim mieszkańcom, co by chciał zrobić, jaki chciałby zrobić remont, kogo chciałby odwiedzić, co chciałby zmienić. No i wtedy faktycznie pewnego dnia, a jak się nazywa? Rysopisy, czyli kto jest kim w tej opowieści. Gucio Pluskot miał 6 lat. Rodzice mówili, że tylko 6, dlatego nie pozwalali mu na wiele rzeczy. Na przykład nie mógł sam chodzić do supermarketu, przechodzić przez ruchliwą ulicę, włączać gazu i jeść chipsów. Gucio natomiast uważał, że 6 lat to wcale nie tyle, lecz aż. Jeszcze do niedawna wychodził na podwórko wyłącznie z mamą, ale od ostatnich urodzin mógł być na dworze sam, pod warunkiem, że będzie się bawił między blokiem 6, 7, 11. Trzebiatowski Ośrodek Kultury.